Dzień doberek, Reniferek. Witajcie w kolejnym odcinku naszego życia. Witam się z wami w ten piękny, słoneczny poranek. W tym momencie nieco zakrzywiam rzeczywistość, bo nie dość, że paskudnie pada, to jeszcze mam w planach wizytę do dentysty. Uporajmy się z tym i zaczynajmy ten dzień jak należy. Wyszłam już od dentysty i przyznam, że trochę się boję, bo zanim się zorientowałam, pani zrobiła mi znieczulenie. Wstrzyknęła jeszcze w tę stronę, którą mam tutaj, z której mam uszkodzony nerw. I po prostu nie wiem, czy ten nerw się nie uszkodził przez podanie znieczulenia przy wyrywaniu ósemki, ale raczej przy tym, że gdzieś tam korzeń zęba zetknął się z nerwem, więc bardziej być może przez to. W każdym razie no, czekam, aż to znieczulenie mi zejdzie i będę dopiero wtedy spokojna. Mam nadzieję, że nic tu się nie będzie dziwnego działo, bo w tym momencie aż tutaj czuję znieczulenie, co jest dziwne. Jak tak dotykam, to nie, ale jakiś taki... takie prądy zimne mi przychodzą. Dobra, no nie mam się co martwić na zapas, ale minę mam taką, bo jakoś nie do końca panuję nad mimiką chyba. Znalazłam jednak sposób na pocieszenie, ale trochę bada, więc was szybciutko chowam do torebki. Plus jest taki, że opatrunek, który pani mi założyła, pachnie goździkami i cały czas czuję smak goździków. Nie wiem, z czego to jest i o co chodzi. Może jakaś świąteczna edycja. Ale mam uśmiech piękny, ojej! Ojej! Ale radość! Serio tak mam. Boże, żeby mi tak nie zostało. Ja się tak naprawdę o to martwię. Znaczy wiem, że nie ma co na zapas, że pewnie zejdzie. Ale wolałabym już być o to spokojna jednak. Jak się takie rzeczy zadzieją, to się szczególnie zwraca na to uwagę później. Mam strasznie oblepione okulary, nie dość, że deszcz widzę na nich i to jeszcze zaparowały i jakieś paluchy, więc muszę to doczyścić zanim ruszę. No i myślałam, że się pocieszę szybko, ale nawet po sklepach mi się za bardzo nie chce chodzić. Byłam w Lumpeksie, byłam w Pepco, ale tak jakoś jeszcze pada. Nie wiem. Dobra, nie marudzę, wracam do domu. Odpocznę, odczekam, znaczy odpocznę, no dopiero wstałam i byłam tylko u dentysty tak naprawdę. No ale po prostu się martwię i muszę się czymś zająć. Jedziemy. Dotarłam do domu i wiecie co wam jeszcze powiem? Dzisiaj jest piątek 13, tak na dobicie. I niby się w takie rzeczy nie wierzy, ale jak już coś jest na rzeczy, to to siedzi w głowie, nie? Po prostu już czekam, żeby to znieczulenie zeszło, żebym miała pewność, że wszystko jest okej. Bo tak, to zwariuje. Skąd te włosy wychodzą? Skąd one się tu wzięły? W ogóle tu mi ostatnio dziwne włosy wychodzą. Jakieś nowe sobie wyrastają, ale tu? Co to? O, z tyłu taki kosmyk się zaplątał rudy. No, bo naprawdę to jest uciążliwe i nie chciałabym, nie wyobrażam sobie, jak ludzie mają o wiele gorsze dolegliwości takie na co dzień, ale nawet taki drobiazg jest naprawdę, naprawdę upierdliwy i męczący i frustruje i dręczy po prostu, bo czymkolwiek się tu nie dotknę, czasami podmuch wiatru wystarczy, żeby sprawiać ból. Gdybym miała to mieć na połowie twarzy, to chyba bym zwariowała. No i wiem, że powinnam być poinformowana o tym, że będę miała podawane znieczulenie, no ale po prostu jak już po fakcie się zorientowałam, że już igła wchodzi i coś leci, to po prostu mnie zmroziło. No i tylko pozostaje mi liczyć na to, że wszystko będzie normalnie. Przez taką głupotę, jakbym miała znowu coś męczyć się tyle czasu. Ja już szczerze zwątpiłam, że to kiedykolwiek mi wróci do normy ta broda i żeby tylko gorzej nie było. Taki poranek, piątek 13.
Łączę się z wami trochę później, jest 14:30. Rafał właśnie wraca z pracy, więc zaraz zrobię nam herbatkę. Zjadłam już obiad, ale nie do końca zeszło mi jeszcze znieczulenie, a minęło już sporo czasu, więc naprawdę chcę wreszcie, żeby już się wszystko unormowało. Wcześniej było do tego stopnia, że tutaj jak miałam, czułam takie spięcie aż, to oko, jak chciałam normalnie mrugać, zamykać oczy, to to drugie coś tak nie do końca mogłam zamknąć normalnie. Także już naprawdę bym chciała, żeby wszystko było w normie, już nie marudzę. Dajcie znać, jak wasz piątek 13. Mam nadzieję, że u Rafała wszystko spoko. Zaraz pogadamy przy herbatce. I nie mam jeszcze konkretnych planów na ten dzień, ale na pewno coś wymyślimy i zobaczymy, jak się ten piątek potoczy. Siema. Dzień dobry. Dzień doberek. Reniferek. Jadłem jogurt, dlatego się tak wytarłem. Obawiałam się, że nos wycierasz tak. W rękę. Nie, chciałam powiedzieć w rękaw, ale rękawa nawet nie. Nie, tak, we włosy na rękach akurat, tak? Ja bym się bardzo miłe powitanie. Tak, no, wróciłem. Dzień dobry. Jak tam twój piątek 13? No, a czy, no, tak jak teraz, że mi ścinie aż głowę. Oj, o kurczę, straciłem głowę dzisiaj. Przeze mnie? Proszę. To już wiele lat temu. Hej, hej. Dzień dobry wszystkim. Ale numery się tu pojawiły. Ja znalazłam sposób na piątek 13 i zasnęłam. Przespałam część dnia. Jest jakby lepiej. Chyba mi zeszło. Także wywołałam panikę niepotrzebnie. Trochę jeszcze tak. Tak coś czuję, ale to jest lekarstwo na wszystko. Aj, aj. On właśnie. Pora odczarować ten piątek 13. Rafał zostaje, bo ma nową grę na PS4, więc i tak. Zobaczcie, za bardzo się. To, nie, nic tu po mnie, o tak. Zobaczcie, jakiego tropiciela zielonookiego stworzyłem. Widać go ładnie. No kogoś mi on przypomina nieco. No, taki jak sprogą, wszystkie ten. Twoje inne postacie stworzone przez ciebie w grach. I będzie uczciwy. Tylko, że jak dojdę do dodatku, to dopiero uzyskam łuk. Ale czat, Rafciu testuje urodzinowego Bloodborne'a. Na razie będzie topornikiem, nie wiem. Topornim. No to charakter też wybrałeś podobny. A ja pakuję się na basen i porywamy z mamą Remka. Żadnego innego faceta nam się nie udało namówić. Remek jest wesoły i optymistycznie nastawiony na każdy nasz pomysł, także korzystamy, póki to nie minie. Porywamy go na basen!
tam jakieś treningi, jak kiedyś po 4 km pływaliśmy. Wystarczy iść z maluchem na basen w dwie osoby. Ja myślę, że tam sztab ludzi powinien zajmować. A ty tu widzę też wymęczone. Zobacz, jak mój łowca już wygląda. Taki, długie włosy. Jak kapitan, Jack Sparrow trochę. Tak, i to jest pierwsza robota, tylko... mówię ci, jaka masakra. Przegrałam. Było super, tak się fajnie wszyscy bawiliśmy. A teraz Remcio będzie jadła, się się podgrzewam na przykład, także ja się tylko przebrałam. Coś luźnego, bo byłam w takim swetrze, to się tak zgrzałam. A tu już sobie cinacie. Ciocia biegała z Remusiem po całym basenie. Ale było fajnie. A Remcio sprawdzał, czy wszystkie te ustawione są dobrze tabliczki. Tak. Żeby, że śliska podłoga. No i tak. I wszystkie barierki posprawdzał. Mhm. Czy działają. I wchodził do dużego basenu i zęby mu dygotały i uciekał. Ale chciał chodzić cały czas. Cały czas. I skakał na siedząco do wody i potem ze stania do wody. No. I robił tak? I robił ból pod wodą. No właśnie. Raz się trochę nawet napił wody. Ale. Tam raz. Teraz to wersja dla kamery. Ale. Jak z butelki wody swojej to nie chciał, z bidonu swojego. Ale jest taka smakowa. Bosenowa. Też jesteś po treningu mocnym. Nie, trzeba ci tutaj stoliczka. Aha. Pozazdrościłam Remkowi i zrobiłam swoją wersję płatków. Co tam robisz? Nie. Kakao, mam płatki kakaowe, płatki owsiane, trochę twojej żurawiny, no. Także nic ci nie zostawimy na śniadanie. Dobrze. Za tobą jadła, razem zjemy. Drodzy Państwo, witamy się z Wami z domu. Bałwany. Tak, my jesteśmy bałwanami, razem we dwoje. Znaczy, ja jestem na co dzień, jadę tylko dzisiaj wyjątkowo. Nie, no, zdarza się również. I słuchajcie, mamy tutaj paczuszkę. To nie jest zwykła paczuszka, to jest paczuszka od Artura. I to jest naszego sercownika honorowego też. Pocztowej. I możemy się już doczekać, bo wczoraj już było dużo materiału, a chcieliśmy tutaj odpowiednio dużo czasu poświęcić i uwagi, ale już nie mogliśmy się doczekać, żeby zajrzeć do środka. Tak, dostaliśmy ostatnio paczkę od naszej rodzinki sercowników, teraz od Artura, naszego też honorowego sercownika, który chciał po prostu no, sprawić nam radość i wysłać nam paczkę, to bardzo miłe. My tam mamy torbę, w której już zbieramy różne różności vlogmasowe, żeby się odegrać trochę na także, tych Mikołaj. Nóż jest nam potrzebny, mam nie uszkodzę zawartości, więc delikatny. Precyzyjnie, jak skalpelem. No, co prawda trochę już jest tępy ten nóż. O! Jeszcze przepraszam, dobra. Odwrócę Waszą uwagę na sekundkę. Co tam? No bo jest bałwanem też również z tyłu. A, no tak. Ja nie, a ja z tyłu mam pranie. Kolejne plany na wieczór. Mówiłam, że to jest wszystkie nasze wieczory. Proszę o pomoc tutaj tu z paczuszką. Jest, Boże, ja tu widzę coś świątecznego, przepięknego. Wyjmujemy po kolei. Wszystko jest profesjonalnie owinięte. Ja przepraszam, jeszcze tylko powiem o Rety, bo coś czuję, że tu razem z Arturem ktoś spiskował jeszcze, więc no całą właśnie. Rodzinkę pozdrawiamy serdecznie i bardzo drodzy dziękujemy. Państwo, nawet pudełeczko jest takie ładne, że to widzę. No, dawaj mi, oddawaj. No, kto daje? Ale wiesz, ile tu jest tych pudełeczek małych takich? No, matko jedyna. Mam nadzieję, że to są same pudełeczka, żebyśmy mieli co prezenty zapakować. Tak, tak, to tak jest. Strasznie nam jest miło. Jakie ładne pudełko. I po co to było. Teraz psuć? Nie, to jest ładnie zapakowane. Zobacz to, jakie mam ładne. Nie, to takie mam. I to jest jeszcze w papierze. Ile tu pracy to musiało kosztować? Uwaga, zasłaniamy. Halo, halo, ostrość poprosimy. Ej, to mniejsza część narysowana na tym. Aaaa, czekajcie, tak żeby do Was było to tak. Tak? Dobrze pokazałam? Ja mam taką mniejszą. I mogę już rozplątywać? Ja sobie rozplątuję. Dobra, ja już rozplątałem. Ale tak nie zepsuję do końca. Ej, mniejsze od trzech też mam malowane. Czekaj, zrobię sobie zdjęcie. Albo zatrzymajmy się na chwilę, jakbyśmy robili zdjęcie, ja zrobię screena, żebyśmy mieli to. Uwaga. Dzięki. Już? Może tak. Dobra. Jaka stążka połyskująca. Przepraszam, na chwilę nikt nie spolegał. Ej, zepsułem już ten papier. A,
Dobra, to jest prawdziwa radość z otwierania prezentów. Takie. Co to jest? To są jakieś podkładeczki. Co ty, proszę Państwa, podkładeczki, podkubeczki. Sercowników z serduszkami, proszę Państwa. Podobne z innej serii też serduszka i będziemy mieli na całej takie rodzinki piękne. Teraz. Nie wiem, nie ostrzy aparat na nas. Czekaj, bo to trzeba, wiesz, tak. Tak. A. O, i to wtedy ostrzy? Podkładasz rękę. Yeah. A, teraz ostrzy, dobra. Ale piękne. Od natki dostaliśmy takie tylko różowo-niebieskie, więc teraz mamy już 8 sztuk. To już mamy, możemy 8 sercowników zaprosić na herbatkę, kawkę. Ale to już mi się dobierasz. Muszę pilnować tych prezentów przy tobie. Bo ja lubię rozwalać pudełka. Och ty. Lampeczki. O, nie mogę. Jakieś supelki. Tutaj ktoś nam puka, ale teraz... Tak? Co tam? Halo, halo? Halo, halo, zapraszamy. Kto tam? Nie wyjściowi, ja słyszałem, że coś nie. No, dzień dobry, dzień dobry. To chwilka przerwy. Dobra. Przerwa. Odtaczamy się. Wracamy po krótkiej przerwie. Wpadli do nas na chwilę Kinia z Maćkiem. I mamy kolejną pozytywną recenzję Krainy Lodu 2. Tak, mówią, też im się bardzo podobało. Słuchajcie, tu nie wiem, czy mówiliśmy, lampeczki mamy, takie cudowne choinki. Tak. A nie kapelki? Choineczki? Choineczki. Czekaj, pokażmy, bo my tu tak sobie oglądamy samolubnie. A to trzeba zaprezentować. Ale co? Nie, musimy w końcu baterię kupić. Bo nam niedobór. Przechodzimy dalej. I tu jest jakieś coraz większe te prezenty. Muszę powiedzieć, poczekaj. Jest coś mniejszego. Co zabierasz za ten największy? Serwetki może jakieś, ale... Słuchaj, to jest piękna wstążka, przepiękna. Pokażesz? Widzę, jak ładnie to wygląda. Przepraszam, zróbmy jeszcze tylko jedną podminiaturkę. Takie o, z samymi prezencikami. Uwaga. Zasadnie. He, he, tak się robi zdjęcia. Ja bałwana pokażę jeszcze. He, he. Dobra. Dobra, lecimy. Ale ta wstawka jest ładna w ogóle, nie? Artur, mogę rozwiązać już? Zaszalałeś. Ja już rozwiązałam. No, już nie, to pytam. Ej, a ja tak zrobię, patrz, mykiem i bez rozwiązywania. A ty cwaniaku. Hmm? Dobrze, bo takie ładne. Kurczę, naprawdę dokładnie. Teraz wstążkę mam. Merry Christmas! Piękne opakowanie, ale chcę wiedzieć, co jest już w środku. No, to jakiś pracowity. To wygląda jak czekolada i widziałem, że jest to czekolada, proszę Państwa, ale nie byle jaka, bo jest to czekolada o smaku Stracciatelli. I takie lody są na opakowaniu, mega fajne. Musimy zaprezentować. Szugetn. Mniejsza od trzech też jest. Mamy to? Sekunda. Tak. Yeah. Mniejszy od trzech też jest na każdym opakowaniu, ale słuchajcie, przechodzimy dalej. Wiedzieli, że to na pewno on wiedział, co ja kocham. To są śmieżelki, drodzy czyli Państwo. Po prostu to było dla czego? Właśnie wjechały tu rzeczy. I dla żelko Rafcia. Tak, dla Rafcia śmieżelka. No, Żelusia. Mogę. Nie, w sensie tak wiadomo, nie dla Rafcia, Żelusia. Czekajcie. Nie chcę tego rozszarpać. Ja chcę. Zobaczcie też środki. Zgadłam. Zaraz zobaczymy. Co tam masz? Ja mam kartkę, to jest najważniejszy element prezentu. Jakie ładne, jakie piękne skandynawskie wzory. Halo, halo, ostrość jest. I są dzień dobarki, reliparki. Widziałeś, jakie ładne. Zaraz, co to jest? Serwetki. Serwetki, ale ładne. Jest, jaki ładny reliper zahaftowany. I pasuje do podkładki i do kubków teraz. No właśnie, co mamy. A zobacz, co ja mam tu. Pocztówka z Elbląga od Adrianna, mniejsza od trzech święta. Od Artura! Od, Boże, co ja... Patrzysz na mnie, Adrianna. Jezus, ja jestem Adrianna. Przepraszam, bo nie ja wiem, że Artur, żeby nie było. Nie wiem, czemu mam zaćmienie umysłu. Nie umiesz czytać. A nie, ja wiedziałem, że od Artura, ale nie, spojrzałem na ciebie i dla Adriana. Do Adriana. Ja wyglądam jako Adrian. Adrianna. Przepraszam, Artur, no ja... Adrianna. Ja nie ogarnąłem życia. Artur. Ja wiem, że to jest Artur. Widziałem, oglądam codziennie relacje Artura. No, naprawdę. Artur bierze udział w naszym wyzwaniu. Dzień dobry, kreniferek. No, serdecznie polecamy, żebyście... O nie, tu jest coś też dla twojej mamy. Ojeju. O, nie mogę. Dobra, ja to wyjmuję. Nie, no po prostu jesteście przekochani. Kiedyś też zostaliśmy dla moich rodziców właśnie mamy. Zdjęcia z Artura. Mamy zdjęcia Artura z autografem, proszę Państwa. O, nie mogę. Zobacz. No to pokażmy Artura. Pokażmy Artura. Ale czemu? Fajne. Artur, pokaż. Ściskamy, pozdrawiamy, łapiemy ostrość. Artur, wyostrz się Artura. Proszę Państwa, to jest wszystko Artur. Od naszego sercownika Artura. No z Elbląga, proszę Państwa. Mamy magnesik dla mamy ale Ady. Cudnie, to się ucieszyło. Pokażesz też magnesik, tu mam. Ciu.
Uwaga, łapiemy ostrość na Elbląg. Pozdrawiamy wszystkich z Elbląga. Artur nas zaprasza serdecznie na jarmarki. Teraz nam trochę nie po drodze akurat w ten weekend, bo mamy inny wyjazd, ale może komuś z Was uda się odwiedzić świąteczny jarmark w Elblągu i dacie nam znać. Artur, prosimy o relację. A warto, bo na pocztówce już widzę, że tam jest stary rynek, pomnik piekarczyka, brama targowa, ratusz staromiejski, kościół Bożego Ciała, pałac Abbega, ulica Mostowa, ulica Świętego Ducha, bulwar Zygmunta Augusta, stary rynek, hotel Młyn. Proszę, to wszystko można, a my zaraz przeczytamy. Szybkie zwiedzanie Elbląga, przepraszam. Proszę bardzo. Wyostramy. Poprosimy o ostrość, panie Jarku. Piękny Elbląg. Dla mniejsze ostrze. A teraz ja przeczytam życiąga. Przyjaźń jest jednym z piękniejszych ludzkich uczuć. Z przyjaciółmi... Wzruszył się. Tak się wzruszam właśnie. Przyjaciółmi... Nie, ja mam kaszel za dużo, ja nie przyszedłem tego. Chcę spędzać czas, wspólnie przeżywać przygody. Przyjaciele nie opuszczą mnie w trudnej chwili. Przepraszam za kaszel. Można zawsze na nich liczyć. Wysłuchają, doradzą i pomogą. Prowadzą... prawdziwi przyjaciele są... Przepraszam, są... złota. Są na wagę złota. Jejku, co się dzieje? Bąbanku, ratunku. Grypo. Myślisz, kasla o tym. Kasla. To bałwan, to Olaf kaszle, nie ja. Śnieżynkami. Tak. Wysłuchają, doradzą. No po prostu mówię, robisz to, żebyśmy się nie wzruszyli wszyscy tak, tutaj, przyznaj. Tak, odwracasz uwagę, tak? Bo już masz łzy w oczach. Tak. Tak. Wysłuchają, doradzą i pomogą. Prawdziwi przyjaciele są na wagę złota, należy więc o nich dbać. Mniejsze od trzech życzy wszystkiego najlepszego. Artur z Elbląga. Serdecznie dziękujemy, pozdrawiamy. Zobaczcie, jak ładnie napisane. Pokażemy. Jest nam przemiło, naprawdę. I jednocześnie strasznie głupio, ale wiem, że będziemy mieli okazję się zemścić. I dziękujemy za to, że bierzesz też udział. Znaczy tak mówimy do wszystkich w ogóle, ale no, dziękujemy, że bierzecie udział w naszym tym zadaniu instagramowym, bo no, to jest super. Ja przepraszam, ale ja mam jakiś kontakt z Wami taki lepszy, dzięki temu jeszcze... czuję też. Przepraszam się, bo to jest coś jeszcze, co mnie tak rozczuliło. Jest kartka świąteczna. Też mieliśmy zadanie wysłać kartkę. Zobacz, co jest w środku. No dawaj. Są życzenia, opłatek, ale jest opłatek. Podzielił się z nami opłatkiem. To my przełamiemy i odeślemy. Ej, no, ej, to już mogę powiedzieć w swoim dorobku CV internetowym, że widz się z nami dzielił opłatkiem. Bardzo to jest miłe. Fajne to jest. Bardzo o tym nie pomyślałem, że można takie coś całej rodzince i waszym całym rodzinkom też wszystkiego najlepszego na święta. Super. Ej, ale to jest super i tu mam kolejne w ogóle życzenia. No jakbyś mogła, bo nie chcę tutaj wszystkich zagłuszać. Dobrze. Proszę tym razem, daj nam się wzruszyć, już nie będziemy się dusić teraz. Już nie. Wigilijny nadszedł czas. Całuję mocno Was, chcę złożyć Wam życzenia w dniu Bożego Narodzenia. Niechaj gwiazdka betlejemska, która świeci Wam o zmroku, doprowadzi Was do szczęścia w nadchodzącym nowym roku. Życzenia od Artura. Dla mnie fajne rysowane. I rodziców, i Remkowej rodzinki. Elblok, już Wam wszystko pokazujemy. Dziękujemy. Boże, jak mi jest miło. Dziękujemy bardzo. Przekażemy zaraz całej rodzinie. U nas też wszyscy są w szoku, że po prostu tacy jesteście kochani to i cudowni dla nas. To nie są zwykłe śmiejżelki. One jeszcze mają świąteczne. Ja Cię kręcę. Nie, po prostu tu są takie detale. No to podzielmy się w takim razie od Artura, nie zjedzmy całego, żebyśmy mogli odesłać. Ja też sobie ułamię. I wszystkiego najlepszego życzymy. Bardzo dziękujemy. Dziękuję. Podzieliliśmy się już opłatkiem. Nie, no po prostu nie wierzę. Zobaczcie jeszcze raz, ile cudowności. Nie zasłużyliśmy na to na pewno. Nie, to akurat na pewno, nie? Nie byliśmy plastać. Ale jest nam szalenie miło i na pewno będziemy pokazywać wszystkie rzeczy. We vlogmasach, bo dzieki Wam możemy jakoś tutaj sobie wzbogacić. Ale ja znowu czuję to jakoś tak, że nie zasłużyłem jakby na to. No, strasznie miło, ale strasznie głupio. Bo czuję tak, no to ja nagrywam filmy na YouTube, a ludzie mi za to mają paczki zrobić, no tak dziwnie się czuję. Nie, dlatego ja mówię, że to musi być wymiana, będziemy wysyłać, losować, żeby po prostu się fajnie tak z Wami wymieniać, dzielić. I zobaczcie, my tutaj cały czas mamy pod ręką też kartkę poprzednią, świąteczną i zrobimy sobie taką całą wystawę. Ja nie ukrywam, że to jest też taka ogromna motywacja dla nas, jak patrzymy na to, na takie kartki od Was, różne upominki, jak nas oznaczycie w relacji.
pewno przez to mamy większą chęć też nagrywać. Dla fajnych ludzi możemy coś tworzyć i stworzyć taką fajną grupę, która sobie tutaj świątecznie działa i chce się dzielić fajnymi pomysłami, inspiracjami taką radością. To nie tylko w święta, bo akurat teraz są vlogmasy, więc jest świątecznie, ale cały rok mamy od Was naprawdę, naprawdę ogrom pozytywnej energii. Gdzie naprawdę, naprawdę to jest bardzo cenna rzecz, jak się tworzy w sieci, żeby stworzyć taką grupę, często wszędzie tyle hejtu i to też nas spotyka oczywiście, ale nie chcemy nawet o tym mówić, bo to szkoda gadać. No nie i fajnie, że rzeczywiście jakby tak czasami mamy takie przywrócenie wiary w ludzkość, że są fajni ludzie, ale nie dlatego, że nam paczki wysyłają, tylko dlatego, że chcą uczestniczyć w takim czymś, co działamy. Ale to jest taki namacalny dowód, no, szczególnie taka kartka, która stoi sobie tutaj i rzeczywiście to jest od fizycznej osoby, która nas ogląda. I życzę naprawdę życzenia i dla całej rodzinki naszej i my też właśnie, no ja najbardziej Marta, waszym bardzo. Całym rodzinkom buziaki, tak, dużo zdrówka. Dla całej rodziny również wszystkiego dobrego życzymy. No i super. Dziękujemy bardzo. Zabieramy się za otwieranie kalendarza adwentowego. Myślę, że lecimy od razu z tematem. To jest motywacja, żeby tutaj dla Was ciekawie działać. Dzisiaj mamy piątek 13. Ja mówiłam, że to jest pechowy dzień. Już mi wstyd jest. Naprawdę jest mi wstyd marudzić po prostu przez Was teraz. Proszę Państwa, mamy dzisiaj herbatkę. A przepraszam za turbulencję. Białą, poziomkową z mandarynką. Przepraszam. O, wspaniale. To jest osobiście mój faworyt. Tak, zrobimy sobie zaraz. I fajnie, bo też Kinga z Maćkiem mówili, że wracają do domku i zaraz sobie będą parzyć herbatkę. Z akurat do grania Bloodborne'a będę miał. I zajadanie się żelkami od Artura. To jest życie youtubera, proszę Państwa. Bo uwaga. Tak. Ale zaraz, a my nie mieliśmy jeszcze loterii przypadkiem, no, przypadkiem możemy być milionerami jeszcze. Lecimy z naszą zdrabką świąteczną. Rafciu tutaj nożem kombinuje. Do wygrania mamy, proszę tysiaczka. Państwa, tysiaka. Gdybyśmy wygrali tysiaka, no to... No, byłoby miło. Widzę, że nie. O, co dzisiaj mamy? Świece. Świece, chyba świece, już to ja kiedyś robiłem, jak byłem mały. Wow, ciekawe, czy byś teraz zrobił. No, robimy na luzie test? Ale gdzie? Tu. Czy nie chcecie tego oglądać, bo to drastyczne widoki? Wierzymy Ci, że zrobisz. Dobra. Jak ktoś by chciał widzieć, jak robi świecę, to napiszcie w komentarzu. To ja myślę, że jak wygramy 1000 zł w zdrabce, to zrobimy ja gwiazdę. Świecę, świecę i gwiazdę, wszystko zrobię gwiazdę za to 1000 zł. Tak? To źle brzmi, no. Tak jest nas bałwany. Tacy vlogerzy właśnie zrobią wszystko za 1000 zł. Za zdrabki. Za takie radość. To takie normalnie, jakby dał Ci ktoś 1000, to byś powiedział nie. Nie, no, chciałabym się zastanowić, bardziej to przemyśleć. A, tak. Ze zdrabki większa radocha na pewno. No, to prawda. Zaraz będziemy zaglądać do naszej relacji instagramowej, ale damy Wam jeszcze trochę czasu, bo jeszcze nie ma północy, także dzień jeszcze trwa. Dzisiaj wszyscy mówimy o świątecznych filmach. Mogę pokroić od noża? Tu jest gdzieś. I albo oglądamy sobie świąteczne filmy. My nie wiem, czy złożymy, bo Rafał idzie na rano do pracy. No a ja chcę nas spakować, bo jutro wyjeżdżamy na weekend. I jeszcze nie wiemy, czy autem, czy jak. Ja też jeszcze nic nie wiem. Nie ale... mamy jeszcze żadnego transportu. W sumie ale... autem by było spoko, tylko że trochę się cykam, ale w sumie trzeba przełamywać cykadła. Tak, jutro będziemy przełamywać cykadła. Dobra. Wyjeżdżamy sobie na vlog o Wigilię. Państwo, i coś jeszcze miałam ja już mam przygotowaną koszulę, nie wiem, czy widzieliście. Tak! O jest. Państwa, coś te kadry dzisiejsze, takie ujęcia szalone. Adusi, koszula dla prawdziwego bałwana, czyli dla mnie. Jest trochę za luźna na Rafała, ale przynajmniej będzie swobodnie jest super, mógł. Bo jeszcze do niej nie dorosłem, jak to Kinga powiedziała, albo po prostu nie dojadłem. A ja się bo to ułożę. Można dojeść koszulę i wtedy można dojeść koszulę. Lepiej, wygodniej na pewno w tę stronę. A ja zakładam vlognosową kiecę od Agi. Dostałam ją niedawno i idealnie mi pasuje. Ale to będzie wyglądała jak bombka. No właśnie! Ja mam bombki na uszy! Nie zrozumiałam. Jak bombowo, tak? Tak, no. Bombowo będę wyglądać. Na czas remontu tutaj większość magnesów była zdjęta. Są tylko takie, którymi na co dzień się bawi Remek. Ale jak mama zobaczyła ten magnes, no to powiedziała, żeby obowiązkowo od razu go zamontować na lodówce. Także tutaj mamy Elbląg i prawdopodobnie kiedyś rodzice byli w Elblągu, raczej przejazdem bardziej, ale myślę, że warto kiedyś zajrzeć i pozwiedzać tak sobie na spokojnie, bo wydaje mi się, że to naprawdę piękne miasto. Słuchajcie, odblokowałam się bardzo, bardzo dawno, jakoś od wakacji chyba. Nie miałam jakiejś takiej weny
i serca do tego, żeby się zająć blogiem, a teraz tak pomyślałam, że chociaż się zajmę relacjami z jarmarków, tak na dobry początek, nie gwarantuję, że już znowu będzie pięknie i regularnie, ale zawsze coś nowego już będę miała na bloga i jaram się bardzo i cieszę się, że czuję coś takiego w sobie, bo nie chciałam pisać na siłę i też zauważyłam, że przez to, że ostatnio brałam mniej zleceń, tak się czuję lżej, jeśli chodzi o pisanie, bo jak było tak, że miałam więcej zleceń, no to właśnie wtedy mniej się zajmowałam blogiem, bo to jednak też na podobnej zasadzie, chociaż na blogu no zupełnie inny klimat i tak wszystko jest po mojemu, chociaż teksty i tak piszę w takiej raczej ciekawej tematyce dla mnie, zwykle o ślubach albo marketingu internetowym. Próbuję przerzucić te włosy, żeby jakoś lepiej wyglądać, ale to nie działa. No w każdym razie tutaj już sobie działam przy herbatce i przy okazji połączę to z filmami. Być może ktoś jeszcze nie był na jarmarku w Łodzi, to się tutaj czegoś nowego dowie, zobaczy naszą relację, może go to zachęci, żeby się pojawić. Na początek pomyślałam, że napiszę o wszystkich jarmarkach, na których byliśmy, póki na to czas i żeby jeszcze ktoś moim tekstem się być może zainspirował i odwiedził jarmark w swojej okolicy. Także działam i cieszę się, mega jaram, że wróciło mi takie wewnętrzne uczucie, że chcę to robić. Nie chciałam pisać na siłę, żeby tylko coś tam nowego się pojawiało, tylko właśnie często mam tak, że mam taką ogromną radochę z tego, że piszę i wtedy też teksty są dużo fajniejsze i dużo więcej jestem w stanie napisać i też mam dużo fajnych zdjęć, które w końcu wykorzystam. Zła jestem, że nie zajęłam się, jak byliśmy we Włoszech, po powrocie z Neapolu, miałam w ogóle wszystkie już pomysły na wpisy, zdjęć przecież mamy mnóstwo i tego jeszcze nie wrzuciłam. Tak pomyślałam, że na razie właśnie te święta, te wszystkie bieżące tematy ogarnę, a później wrócę do tych podróży, obejrzę sobie nasze vlogi i odświeżę wszystko i będę działać. Naprawdę potrzebowałam po prostu chyba chwili przerwy i teraz mogę działać i jaram się bardzo. Oczywiście zwykle jest tak, że ja w ogóle założyłam bloga tuż przed maturą, także jak powinnam robić coś innego, to bloguję. Tak samo jak teraz powinnam się szykować na jutro, pakować na wyjazd, no i właśnie zasiadam do wpisu i po prostu samo się pisze, no. Montuję vloga, Rafał już śpi, bo wcześniej wstaje. Ale nie podsumowaliśmy jeszcze dzisiejszego zadania. Mowa o świątecznych filmach. Dzisiaj wszyscy filmy oglądamy albo wspominamy te ulubione. Nona Milagrosa oznaczyła nas i napisała, że najlepsze świąteczne filmy to Vlogmasy. Także słuchajcie, wygraliśmy z Kevinem. Myślę, że to jest naprawdę rzecz, którą muszę sobie dopisać do życiowego dorobku. I oznaczyła też film Świąteczna historia, który bardzo poleca, pełen wzruszeń i emocji. Nona Milagrosa zawsze płacze, jak go ogląda, przedstawia losy małego chłopca i jego chorej matki. Chłopiec robi wszystko, by mama doczekała świąt. Chyba tego filmu nie widziałam. Myślę, że na jakiś wieczór go sobie zostawię i pewnie też będę ryczeć. Domowe Love oznaczyła film Świąteczna gospoda, którego też chyba nie znam. I White Christmas też nie wiem, czy oglądałam. Chyba będę miała sporo do nadrobienia. Monika, Rodzinny dom wariatów i to jest kolejny film, który muszę obejrzeć, ale siara, taka vlogma siara ze mnie, vlogma siara, o właśnie, siara tu pasuje idealnie w tym momencie, że nie znam tych filmów, ale przynajmniej będę miała co oglądać. No dobra, Listy do M znam. Tutaj Justyna 92 nas oznaczyła, że jest to jej ulubiony świąteczny film. Ja też go bardzo lubię i kilka razy już oglądaliśmy. Patrycja Wołoszyn, tutaj mamy trochę klasyki, jest i Grinch, który dla Patrycji jest jak Shrek albo Kevin, czyli obowiązkowy film do obejrzenia w okolicy świąt. No i standardowo teraz wyszłam z relacji, nadrabiamy, o pyk, Listy do M2 i to nasz Artur właśnie oznaczył. Drugą część oglądałam na pewno mniej razy, ale również mi się podobała bardzo, no fajny, pewnie w te święta jeszcze obejrzę. Natka, no oczywiście nie mogło zabraknąć Kevina, Kevin sam w domu, sam w Nowym Jorku, no to już jest po prostu świąteczna klasyka. Tutaj nasze vlogi.
Loczek oznaczyła nas w filmie chyba Netflixowym, bo zapowiedź mi wyskakuje często, jak coś oglądamy. Świąteczny książę, najlepszy na święta, także myślę, że do nadrobienia też pewnie warto. Domowe Love tutaj dzisiaj przygotowała takie pyszności i również nas oznaczyła w swoim poście. Ach, i to będzie wszystko, bo tutaj jeszcze Rafał bardzo, bardzo, bardzo dziękuję wszystkim za życzenia. Dzisiaj chyba z 1,5 godziny odpisywał na wasze wiadomości, także jesteście szaleni, dziękujemy. Właśnie montuję vloga i widzę, że już wyszedł mega długi, także jeżeli dotrwaliście do tej pory, to dziękuję pięknie za oglądanie. Jeszcze pokrótce melduję, że już z moją twarzą wszystko ok, poza standardową tą brodą, wszystko wróciło do normy, także już mi bardzo ulżyło. Dziękujemy pięknie za oglądanie, idę ogarnąć włosy, bo już skończyły schnąć i wyglądają fatalnie. I szykujemy się na jutro, jest mega późno, także już tylko zmontuję vloga, zabieram się do pakowania i idę spać. Dziękuję pięknie za oglądanie, zapraszam do subskrybowania, kliknięcia dzwoneczka, zostawienia łapki w górę i jak zawsze do zobaczenia jutro!